Zadań drogowych realizujemy dziś bardzo dużo. Remont na Piłsudskiego czekał bardzo długo, to też już ponad 30 lat dyskusji na temat tego, czy przeprowadzić, jak przeprowadzić. Na dzień dzisiejszy roboty związane z przebudową ulicy Piłsudskiego powoli dobiegają końca. Realizujemy w chwili obecnej sprawy związane z układaniem krawężników, nawierzchni brukowych, zatok autobusowych. Do końca miesiąca przewidujemy ułożenie wszystkich mas bitumicznych, a w miesiącu wrześniu przewidujemy już w zasadzie prace porządkowe, docelową organizację ruchu. Zakończenie robót przewidziane jest na 30 września. Tak jak kompleksowo uporządkowaliśmy poprawę gospodarki wodno-ściekowej, tak w tej chwili dość kompleksowo podchodzimy do tematów dróg. Oczywiście temat dróg to jest niekończąca się historia, bo wiemy doskonale, że tych dróg do wyremontowania, do wybudowania jest bardzo dużo. Do tego wszystkiego oczywiście przypomnijmy sobie, że tramwaje jeszcze dołożyły swoje działania. Ale wszystko idzie zgodnie z kalendarzem, zgodnie z harmonogramem. No i co najważniejsze, udaje nam się ciągle pozyskiwać dodatkowe środki bezzwrotne do tych, które oczywiście asygnujemy z budżetu miasta, czy też staramy się pozyskać z dotacji finansowych z różnych źródeł zewnętrznych.